Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Bardzo się cieszę, że mogę się od was wiary uczyć, że również was mogę poznawać, kiedy piszecie o swoich doświadczeniach związanych z wiarą, z nawróceniem, związanych z uczestnictwem w życiu Kościoła właśnie w komentarzach. I cieszę się również wtedy, kiedy mogę przyjść do was z jakąś treścią, która mi dała duży spokój, pokój serca, która po prostu wprowadziła do mojego serca pokój serca. Pokój serca, który oczywiście rodzi się ze spotkania ze Słowem Bożym, ze spotkania się z Chrystusem, chociażby eucharystycznym. Natomiast dzisiaj przychodzę do was z wyjątkowym gościem, o którego już nieraz prosiliście. Ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz. Moglibyśmy powiedzieć świętej pamięci, chociaż do tej pory jego ciała nie odnaleziono. Często pytaliście o księdza profesora Krzysztofa Grzywocza w kontekście chociażby książki, o której kiedyś mówiłem, Patologia duchowości. Ona jest w sklepiku mocsłabości.pl, czyli Od niezdrowej religijności do dojrzałej wiary. Na podstawie tej książki mam przygotowany bardzo mocny materiał, natomiast no, on będzie troszkę dłuższy niż 30 minut, dlatego tylko dziś wam pokazuję tę książkę. Świetna książka, jeżeli chodzi o rozeznawanie, czy moja wiara jest dojrzała, czy też po prostu gdzieś tam się wałęsam w różnych zakamarkach prowadzących do sekciarstwa. Tak, bo w tej książce ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz pisze o tym, że również nasza wiara katolicka może zejść w stronę sekty, jeżeli będzie się opierała na niezdrowym obrazie Kościoła i jeżeli nie będziemy jej budowali na Słowie Bożym, które też nie można rozumieć według własnego widzimisię. Patologia duchowości. Horacy spadł. No, ale jeszcze jedna. Ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz popełnił taką książkę Przeszkody w życiu duchowym. No i tu powiem wam szczerze, już jest niezła moc. To są refleksje kapłana, który był egzorcystą. Pamiętajmy, że ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz był egzorcystą. Miał wykształcenie jako teolog, jako psycholog, psychiatra. Pracował również właśnie z osobami, które doświadczały różnego rodzaju trudności duchowych, także w kontekście psychologii i psychiatrii. O czym ta książka? Chociaż po tytule widzicie, że już konkretny temat na dzisiaj jest przygotowany. Ano między innymi, zresztą jedna i druga książka w sklepiku mocsłabości.pl jest dostępna. Ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz w tej książce odpowiada na takie pytania. Dlaczego wierzący musi znać i cenić swoją wartość? Zobaczcie. Stop dziadowskiemu chrześcijaństwu. W jaki sposób spowiedź wpływa na nasze relacje z ludźmi? A zatem stop spowiedzi, która ma nas jednoczyć tylko z Bogiem, ma to być też nasze pojednanie się z bliźnim. Jak uniknąć toksycznej relacji, uwaga, z kierownikiem duchowym? Napiszcie w komentarzach, czy mieliście takie problemy, czy doświadczaliście tego. Jak znajdować sens w cierpieniu? Sens w cierpieniu, ktoś powie, współczesny świat odpowie, jaki sens w cierpieniu? Odrzućmy cierpienie. W czym tkwi niebezpieczeństwo posiadania? Jakie są konsekwencje ukrywanych uczuć? Czy umiemy jeszcze słuchać siebie i innych? Jak wykorzystać sny w rozwoju duchowym? Sny w rozwoju duchowym. Pamiętacie drabinę Jakuba? Pismo Święte. Ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz jako teolog, jako psycholog, jako właśnie egzorcysta bardzo często, a właściwie w każdym rozdziale tej książki sięga do Słowa Bożego. I od razu otwieram na stronie 193. Dlaczego boimy się snów? Tą treścią chcę się z wami dzisiaj podzielić, ponieważ mamy troszkę dziwny świat, ale piękny świat. Mamy czasy Ducha Świętego, czasy mocy Ducha Świętego. Nagrywa się? Dobra. Jak się nie nagrywam, to drugi. Czasy mocy Ducha Świętego, na którego oczywiście trzeba się otworzyć. Pismo Święte mówi, że na Ducha Świętego możemy się otworzyć przez medytację Słowa Bożego. Nie tylko przez czytanie jakiegoś tam Pisma Świętego, mówię w znaczeniu, że jakieś tam książki, która nazywa się Pismo Święte, ale przez medytację Słowa Bożego. Zobaczcie, że Maryja medytowała Słowo Boże i dlatego tak bardzo blisko Boga była, chociaż nie wszystko rozumiała, o tym też dzisiaj powiemy.
Ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz cytuje Księgę Rodzaju, rozdział 28, werset 12. We śnie Jakub ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół. Zauważmy, że współczesne różnego rodzaju kierunki medytacji niechrześcijańskiej, jakiejś takiej medytacji, nie wiem, coachingowo, buddyjsko-hinduistycznej, która czasami nawet i z hinduizmem, i z buddyzmem ma niewiele wspólnego. Sen traktują jako przestrzeń, w której można dokonywać praktyk okultystycznych, mówiąc krótko. Uważajmy na to, jaką wartość przypisujemy snom, żeby nie wejść w okultyzm. O tym również ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz pisze, ale od początku. Sen Jakuba, pisze ksiądz profesor, został wpisany w jego życie, a przez niego w historię narodu izraelskiego i w historię całej ludzkości. Zobaczcie, nic w Biblii nie jest przypadkowe. Sen Jakuba pojawia się w Piśmie Świętym i to ta historia związana ze snem Jakuba jest częścią historii narodu izraelskiego i również dotyczy naszej historii drogi do nieba. Jest jednym z najsłynniejszych snów, które zapisane zostały na kartach historii. Jego przestrzeń rozciąga się pomiędzy tym, co boskie, a tym, co ziemskie, i do głębi ludzkie. I teraz mądrość biblisty, księdza profesora. Drabina łączy te dwa wymiary. Sen Jakuba, podobnie jak wiele innych biblijnych snów, wyznacza kształt rzeczywistości. Księga Rodzaju, rozdział 28, werset 13. A oto Pan stał nad nim i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. Oto we śnie Bóg stoi ponad Jakubem, prawda? Bo niebo, które jest łączone przez drabinę z ziemią, a może raczej ziemia jest łączona przez drabinę z niebem, wskazuje ten kierunek ku niebu, ku Bogu. Pozdrowienia dla Igora z ku Bogu. Natomiast Pan Bóg stał nad nim i mówi, żeby jakby wskazać na siebie, że jest Bogiem realnym, realistycznym. To znaczy nie ma bardziej realistycznego bytu niż Bóg, który przedstawia się Mojżeszowi. Jestem, który jestem. Bóg mówi: jestem. To jest moje główne imię. Jahwe, jestem. Jestem miłością. Chrystus mówi: jestem drogą, prawdą i życiem. Droga wskazuje na coś dynamicznego. Prawda wskazuje również na coś dynamicznego, które wciąż trzeba poznawać przez relacje. Relacje z Chrystusem, a nie tylko przez teoretyczne czytanie, prawda, o Chrystusie. Jest życiem. Zobaczcie, życie również jest czymś dynamicznym. Droga, prawda, życie jest czymś dynamicznym, ponieważ Bóg jest dynamizmem. Można by powiedzieć, jest dynamitem, który daje życie, który odradza w nas życie. I teraz ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz wskazuje: Bóg jest ponad twoimi wszystkimi snami. Nie przypisujmy snom wartości, której nie mają. To znaczy, nie czyńmy ze snów bożków. Nie czyńmy ze snów przestrzeni prorockich, w których, prawda, oto przyśniło mi się i pewnie teraz coś takiego mnie spotka, co spotkało mnie we śnie, bo Pan Bóg chciał mi to we śnie powiedzieć. Jeżeli chcesz wiedzieć, co ci Pan Bóg powiedział, albo chce ci powiedzieć, sięgnij po Pismo Święte, ponieważ, zobaczcie, oto Pan stał nad Jakubem i mówił: ja jestem Pan Bóg, czyli kto? Bóg Abrahama, czyli kogoś konkretnego, Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, czyli znowu realizm, jesteś na ziemi, poczuj tę ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. Bóg mówi: zostaw ten sen, ja jestem ponad tym snem, ja jestem ponad twoimi snami, jestem ponad twoją świadomością, podświadomością. Nie przypisuj podświadomości świadomości wartości, której nie mają, czyli nie czyńmy z nich bożków, ponieważ w ten sposób wejdziemy w okultyzm, w różnego rodzaju hipnozy, pseudopsychiatrię. Uważajmy. Bardzo długie są tutaj rozważania księdza profesora, który sięga do obrazów chociażby do twórczości Salwadora Dali, ale nie będę was tym wszystkim tutaj męczył, że tak powiem. Natomiast ksiądz profesor zaznacza: senna drabina łączy bieguny, pomiędzy którymi rozgrywa się realny dramat człowieka. Nasze życie jest niejako na tej drabinie, która łączy ziemię z niebem. Zobaczcie, że wybieramy, wciąż wybieramy,
którą stronę będziemy podążać, czy ku ziemi, która nie jest naszym przeznaczeniem. Tutaj na ziemi jesteśmy tylko chwilowo, naszą ojczyzną jest w niebie Chrystus, niebo. Chrystus mówi, wstępując do nieba, idę wam przygotować miejsce w niebie. Dla każdego z was jest miejsce w niebie. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz, nie na obraz szatana. To nie grzech nas definiuje. Grzech tylko jest pewną wypadkową naszych słabości. Nie dajmy sobie wmówić, że grzech dominuje w naszym życiu duchowym, nawet wtedy, kiedy jesteśmy grzesznikami. Nie dajmy się przekonać szatanowi, który chce nam wmówić, że zobacz, jesteś grzesznikiem i tylko i wyłącznie jako na grzesznika patrz na siebie. Nie, to jest kłamstwo. Mamy patrzeć na siebie jako na tych, którzy po pierwsze zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Po drugie, sam Syn Boży zapłacił, że tak powiem, w kantorze zbawienia w cudzysłowie, za nas, za nasze życie wieczne, za to, żebyśmy po śmierci mogli pójść do nieba najdroższą walutą. Nie w euro, nie w dolarach, nie w czymkolwiek innym. Tą najdroższą walutą jest krew Chrystusa. Najdroższa krew Chrystusa. Ksiądz profesor cytuje piosenkę Edyty Bartosiewicz. Ciekawe, bo ja nie zwróciłem uwagi na tę. Oczywiście nie przypisujmy jakiejś szczególnej wartości duchowej tej piosence, też ksiądz profesor na to zwraca uwagę, ale zobaczcie, Edyta Bartosiewicz w swojej piosence śpiewa: to jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie, niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest perspektywa osoby, która zamyka się tylko w przestrzeni ziemskiej, w przestrzeni materialnej. Nie mówię, że taka jest Edyta Bartosiewicz, bo kompletnie jakby, no, znaczy nie znam jej i kompletnie nie. No a natomiast to jest jakby definicja tego, takiego człowieka, który nie widzi, będąc na tej drabinie między ziemią a niebem, a każdy z nas jest na tej drabinie, nawet ludzie niewierzący, na tej drabinie spogląda tylko w ziemię, nie widzi nieba. Jeżeli snom przypisujemy jakąś szczególną wartość, wartość niemalże boską, prawda, to wtedy taki sen nas będzie przerażał, ponieważ wtedy będzie nam się zdawało, że oto sen jakby jest czymś, co się nam wymyka, no bo wymyka się nam, bo niejako nie mamy wpływu na nasz sen, że oto podświadomość, nadświadomość to wszystko nami steruje, że właściwie to jesteśmy takimi robocikami, które są sterowane przez pewne mechanizmy psychologiczno-psychiatryczne, jakieś somatyczne, być może gdzieś tam głęboko w naszej psychologii, na które nie mamy wpływu. Nie, hola, zatrzymajmy się. Pozwólmy się przeprowadzić przez to właśnie morze naszych lęków i beznadziei, tak jak Bóg Jahwe przeprowadza naród wybrany przez morze. Rozstępuje się to morze. Oczywiście będziemy prowadzeni nocą, tak jak byli prowadzeni nocą Izraelici. Będzie niebezpiecznie, oczywiście, że tak, będzie niebezpiecznie, ale po ludzku będzie niebezpiecznie, bo kiedy nie zaufamy Bogu, nie przejdziemy przez to morze rozwarte. Zobaczcie, że Izraelici musieli zaufać Bogu Jahwe. Nawet ci, którzy stwierdzali, że no, nie wiem, czy ten Bóg jest, czy nie jest, mieli jakiś taki ambiwalentny stosunek do Boga i relacja z Bogiem, ich relacja z Bogiem nie była oparta właśnie na relacji przyjaźni, to zobaczcie, że oni ostatecznie musieli zaufać kontra spem spero, musieli zaufać wbrew tej ludzkiej nadziei i pójść przez morze, licząc na to, że to morze ich nie zaleje. Po prostu mamy dwa wyjścia, będąc na tej drabinie Jakubowej, na tej drabinie, która łączy ziemię z niebem. Albo idziemy do nieba, albo idziemy na ziemię. Kiedy idziemy do nieba, no to musimy wtedy zaufać. Mówię, musimy świadomie zaufać Bogu, ponieważ będziemy wchodzić wysoko. Będzie niebezpiecznie. Im wyżej, tym jest niebezpieczniej, ale przecież jesteśmy na drabinie, ale przecież jesteśmy w rękach samego Boga, który jest najbardziej realistycznym ze wszystkich bytów, ponieważ Jego imię jest Jestem. Ksiądz profesor, chciałem powiedzieć ksiądz profesor Robert Skrzypczak, ksiądz profesor Krzysztof Grzywocz zaznacza: ratunek obiecuje drabina umieszczona pomiędzy świadomością a podświadomością. Wędrówka pomiędzy świadomym ja a jego nieświadomymi pokładami daje przeczucie poznania siebie i pewnej kontroli swoich zachowań. Za sny odpowiedzialna jest tu podświadomość. Sny wprowadzają w jej przestrzeń. Treść tych snów staje się jednak coraz bardziej mroczna,
lękowa i depresyjna, a kult podświadomości, tak, współcześnie jest niejako kult podświadomości, coraz bardziej okultystyczny. No i teraz taki przykład. Doktor Krokowski, psychoanalityk z Czarodziejskiej Góry, taka lektura, o której tutaj ksiądz profesor wcześniej wspomina, pod koniec powieści bierze aktywny udział w seansach spirytystycznych. Błędem nie jest zauważenie bieguna podświadomości, niewyrażalnej głębi człowieka, homo abyssus, lecz zapomnienie o biegunie nadświadomości. Świadome ja nie jest proporcjonalnym biegunem do podświadomości. Tym biegunem jest nadświadomość. Nie bez powodu film Wong Kar Waja, Spragnienie miłości, nie oglądałem. Oglądaliście ten film? Kończy się sceną w świątyni, w której główny bohater pozostawia swoje niewyrażalne wyznania. Nieświadomość przenika człowieka, lecz swoją przestrzenią wychodzi bezgranicznie dalej poza jej granice. Nie jest częścią człowieka, on musi ją zaprosić. W innym rozumieniu nadświadomość byłaby częścią podświadomości, na przykład archetypem niezależnego ja Boga. Ostatecznie nadświadomością człowieka jest sam Bóg, ale żeby to dobrze rozumieć, który stoi na szczycie drabiny Jakubowej. Jego słowo przenika człowieka i zna go. Psalm 139. To Bóg potrafi drabiną kontemplacji połączyć rzeczywistość swojego słowa z głębią człowieka, przenikając ją światłem sensu. Jego słowo odbija się w głębi człowieka jak rozświetlony katedralny witraż na marmurowej posadzce. Pięknie ujęte. Zobaczcie, do czego możemy porównać drabinę Jakubową. Ta drabina Jakubowa, na której jesteśmy, która łączy ziemię z niebem, to Słowo Boże. Słowo Boże, które zostało nam dane jako słowo dające życie. Podobnie jak pokarm eucharystyczny daje nam życie, czy też przygotowuje nas do życia duchowego. Pamiętajmy, że nie róbmy ze snów bożków, ponieważ nad tym wszystkim, także nad naszą nadświadomością, podświadomością, władzę ma Bóg. Uwaga, władzę ma Bóg nad wszystkim. Władza należąca do Boga jest władzą absolutną. Co więcej, zobaczcie, Bóg zrobił wszystko, żeby mieć również władzę nad grzechem. Wszedł w grzech, oczywiście nie grzesząc, ale odbierając karę za grzeszników, został zabity. Chrystus wchodzi w śmierć, wstępuje do piekieł, tak, descendit, wstępuje do piekieł Chrystus, aby wydobyć z tych piekieł tych, którzy się tam znajdowali, którzy nie mogli pójść do nieba przed Jego przyjściem, przed ustanowieniem sakramentu pokuty i pojednania, ponieważ wszyscy ci, którzy żyli przed czasami Chrystusa, jeżeli przynajmniej raz popełnili grzech, a nie było sakramentów, nie było spowiedzi, nie mieli się z tego gdzie wyspowiadać i musieli pójść do tak zwanego Szeolu, który w Starym Testamencie oznacza po prostu tak swego rodzaju piekło. Nie będę wam więcej opowiadał, polecam wam Przeszkody w życiu duchowym, tę książkę, jak też i Patologię duchowości. Wskazuję wam na te dwie książki, ponieważ będziemy dość często teraz do nich wracać. Przynajmniej ja będę do nich często wracał, ponieważ no, mam sporo materiałów właśnie w kontekście pracy nad naszą religijnością, nad dojrzałością naszej wiary przygotowanych. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście księdza profesora Krzysztofa Grzywocza, czy też macie na przykład problemy z tym, że boicie się snów, czy też za dużą uwagę do snów przywiązujecie, a być może niektórzy z was doświadczyli tego, że przez sny weszli w okultyzm. Już nie będę podawał pewnych praktyk, jakie są związane ze snem, które doprowadzają do okultyzmu i też do spirytyzmu. Raz jeszcze wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia oczywiście najpóźniej w niebie. Szczęść Boże. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really
dog, and all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be real,